Dawid, w czwartym meczu nareszcie udało się nam zwyciężyć. Jak się z tym czujesz, co? Myślę, że ja się czuję tak jak cała drużyna. Wszyscy się bardzo cieszymy, że jesteśmy dalej w grze. Nikt się nie poddał tutaj, każdy stawił na lodzie serce. To zaowocowało zwycięstwem i mam nadzieję, że pójdzie to dalej. Dzisiaj dołożyłeś swoją cegiełkę w postaci bramki. To chyba dodaje jeszcze tak trochę więcej siły. Co na te kolejne spotkania? Na pewno to idzie. Idę dzięki temu w górę, ale też dzięki temu idzie cała drużyna w górę. Każdy dzisiaj dołożył swoją cegiełkę, czy w postaci bramki, czy w postaci zablokowanego strzału. To jest nieważne, ważne jest zwycięstwo. Mimo tego, że byliście piekielnie zmęczeni, to no, tak naprawdę nie odstawialiście tego kija od krążka, walczyliście do końca, no i to przyniosło ten efekt. No dokładnie, co ci mam powiedzieć, to już jest taki mecz, że tutaj nie można uciekać od krążka, nie czuję się tego zmęczenia tak bardzo. Tutaj już po prostu jest walka na śmierć i życie, można powiedzieć. Dzięki, gratuluję. Dzięki wielkie.